Witam i pozdrawiam wszystkich widzów Deserek TV w kolejnym materiale wideo. Dziś pomysł na błyskawiczne ciasto cynamonowe. Ciasto to jest tak proste, iż jego wykonanie zajmuje dosłownie 15 minut. Jeżeli chcecie wypróbować ten przepis, a warto, serdecznie zapraszam do nowego materiału wideo i wypróbowania tego przepisu. Zapraszam i życzę smacznego. Do miski dodajemy jajka, następnie cukier i mikserem ubijamy na gładki, puszysty krem. Ja miksuję tak około 5-6 minut. Gdy nasza masa jest już gładka i puszysta, dodajemy mąkę, cynamon, sodę oczyszczoną i dokładnie wszystko mieszamy. Następnie stopniowo małymi porcjami dodajemy ciepłe mleko i cały czas mieszamy. W kolejnym kroku dodajemy miękkie masło i zagniatamy ciasto. Ja zagniatam sprężyną do siekania. Na sam koniec dodajemy kilka kropli olejku waniliowego oraz dżem i ponownie zagniatamy, dokładnie mieszamy ciasto. Gdy uzyskamy już jednolitą konsystencję, nasze ciasto jest gładkie, wtedy przekładamy je do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Następnie ciasto wkładamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 175 stopni i pieczemy przez około godzinę. Patyczkiem sprawdzamy, czy ciasto w środku jest już suche. Więcej ciekawych przepisów znajdziecie na naszej stronie www.deserek.tv. Do zobaczenia w kolejnym słodkim odcinku.